Czasy, które przeżywamy od roku, są czasami trudnymi, niepewnymi, nie można zaplanować nic, nie można sobie postawić celu i go osiągnąć. I o ile ludzie, którzy mieli szansę w ogóle to robić, może sobie poradzą. Najgorzej mają ci, którzy nie doświadczyli tak naprawdę bycia aktorem, nawet bycia studentem tak naprawdę. I oni są bardzo rozżaleni na los, jaki im przypadł w udziale. Gdybym poczuł brak sensu tego, co robię, to bym się wypisał z akademii. Czy nauka aktorstwa ma sens w czasach epidemii? Tak, tak samo jak miała sens w czasie okupacji czy wojny światowej. Odbywa się to tylko na innych zasadach. W Akademii w Warszawie Teatralnej uczymy w czasie, kiedy nie możemy uczyć praktyki, uczymy całego materiału teoretycznego z zakresu semestru zimowego i letniego. No i studenci teraz po prostu w domach studiują teorię. Ale jak tylko uda nam się wrócić, to zaczniemy nadrabiać całą praktykę. Mam nadzieję, że nam się uda. Przyznam szczerze, że nie oglądam seriali. Telewizja rzadko gości w moim domu, to znaczy włączony telewizor. Także ja wiedzę na temat zdolności studentów czerpię z zajęć z nimi w szkole. Jak w życiu, czasem ktoś jest zdolniejszy, a czasem ktoś mniej zdolny. Trzeba sobie powiedzieć, co to jest talent tak naprawdę i zdolności. Jak to nazwiemy, no to wtedy według tych kryteriów możemy coś klasyfikować. Więc jeśli ktoś ma niezbadaną, nieograniczoną wyobraźnię, na pewno jest to już jest jedna ze zdolności. Jak ma temperament, jak ma wdzięk, jak ma poczucie humoru i jak ma błysk w oku, który nie każdy ma, to są kolejne zdolności. Im więcej tych zdolności człowiek ma, tym jest zdolniejszy.